Ola Koźlak, jest ze mną Pusz Barwy. Witam serdecznie. Co się tam wydarzyło? Czy ty dalej jesteś w takim razie zawodnikiem Prime? Zobaczymy, być może czas już padnie na kolana i będzie mówił: panie Pusz Barberze, przepraszam bardzo, wróć do federacji. Ja wtedy się zastanowię, czy wrócić do federacji, gdzie słupem jest Pastuch, czy nie. Ty coś zacząłeś mówić, że pomagałeś właścicielom federacji, dobrze zrozumiałam, czy albo włodarzom, bo już zabrali ci mikrofon, więc nie. Tak. Pomagałem prawdziwym włodarzom federacji wybrać włodarza i stwierdziłem, że czas już będzie najlepszym słupem. No i w sumie to zawdzięcza mi, że jest włodarzem tej federacji, więc powinien mi podziękować, a nie jeszcze wyrzucać. A wasz konflikt zaczął się tak naprawdę od czego? Od tego, jak przychodziło mnie na strzyżenie i mi ubliżał. I czemu ci ubliżał? No słuchaj, ja ogólnie byłem gościem, który nie byłem w internecie, miałem chyba z 1000 follow, czyli no w ogóle nikt mnie nie znał, ja nikogo nie znałem. Przyszedł do mnie na strzyżenie, no i mi bardzo ubliżał. I to tak wyglądało. Złego obcinam on, kurwa, jesteś, ja pierdolę, czy ty chyba kiedyś zaleczyłeś, ja kurwa. No i przestałem go przyjmować na strzyżenie. Potem trafiłem sobie do federacji, bo wybrałem go na słupa. Zaczął mi dogryzać ciągle na backstage'u, podczas konferencji, albo ogarniał, żebym miał za mały strój do walki itp. itd. No więc stwierdziłem, że w końcu zacznę się mu odgryzać i chciałbym z nim zawalczyć. No ale mu trochę psycha siada, bo wie, że ma za dużo do stracenia w walce ze mną. Ale właśnie takie załatwianie nawet mniejszego stroju niż powinien jest to działanie specjalne, żeby ci jakby zrobić przykrość? Tak, no to jest jakby mobbing, ale no wiadomo, że to są free fighty, ale on robił wszystko, żeby takie dawał mi zestawienia. Po pierwsze, najpierw dał mi sobotę, myślał, że dostanę w pierdol, nie dostałem, to musiał ustawić sędziów. Potem walczyłem za Mąpię, troską mistrzynią świata WBC, najważniejszej federacji na świecie bokserskiej, też po to, żeby mnie dojebała, bo on sam bałby się z nią wyjść, ale sobie świetnie z nią poradziłem. Znowu dostałem przegraną walkę, no i teraz mi wrócił do turnieju i liczę na to, że się w trzech na mnie rzucą. A ja, jeśli bym został w tym turnieju, ja bym ich wszystkich najebał i bym wygrał ten turniej. Więc on robi wszystko, żebym z nim nie zawalczył, no bo wie, że ma za dużo do stracenia. A ja idę pod prąd i chcę mu udowodnić, gdzie jest jego miejsce, że jest tylko słupem. No ale wiesz, jakby poddymianie na konferencji przed kamerami, a na przykład no już przytoczone te koszulki, nie są na kamerach. To nie jest coś, co miało wzbudzić kontrowersję taką, no jak... Nie, no mówię, że on mi naprawdę po złości robi. No, przecież do mnie przychodziło obcinać się, to też nie było tam kamer. On po prostu od zawsze miał do mnie jakiś problem, a ja mu nigdy nic złego nie zrobiłem. Dopiero ostatnio stwierdziłem, że koniec, nie będzie mnie mniej więcej dokuczał i się mu postawię. Czyli co, by musiało paść jakieś oficjalne przeprosiny od Kasiusza, żebyś wrócił znowu tutaj? No ja myślę, że włodarze podejdą, złapią go za ucho, dadzą mu klapsa w dupę i teraz już powie: przepraszam panie Pusz Barberze, może zechciałby pan wrócić do federacji, bardzo pana proszę. Dziękuję, pozdrawiam. Ale co, wtedy chciałbyś na przykład większe wynagrodzenie też otrzymywać? Chciałbym wtedy walczyć z czasem. On mówił, ile masz schudnąć do niego? Nie. Bo on powiedział tak, że połowę, czyli miałbym ważyć 70 kg, on by był wtedy 30 kg cięższy. Czyli nie fair, no nie, warunki nie fair by były. 70 kg musiałbym schudnąć, a schudłem już 13. I długo ogólnie schudłeś? 3 miesiące teraz, rzuciłem 13 kg, idę ciągle w dół, chcę zejść do stówki. I co, w wadze tak 100 kg będziesz się czuł najlepiej? No myślę, że to moja najbardziej optymalna waga, jestem dosyć nabity pod tym tłuszczem, więc... Być może przez 100 kilo wyjdzie mi już powoli kaloryfer na brzuchu. Może jeszcze nawiązując do tych igrzysk, których już niestety cię chyba nie zobaczymy, nie wiadomo jak to będzie, ale myślę, że to był dobry ruch, wyrzucając cię kilka dni przed galą dosłownie? Myślę, że czas już się boi mnie i po prostu no, złapał się brzytwy, stwierdził, że spróbuje mnie wyrzucić z tej federacji i zobaczymy, ile on ma w ogóle do gadania. Według ciebie ile ma? No tyle, ile słup ma do powiedzenia. Czyli? Czyli, no, może jakąś sugestię. No ma tyle do gadania, nie wiem, co Jaś Kapela. No może ciutkę więcej, przepraszam. Ciutkę więcej, ale no nic, za dużo, no... no. Ale Jaś mi powiedział na wywiadzie, że oni go nie w ogóle nie słuchają tutaj w federacji. Tak, nie, no śmieję się, dają takie porównanie. Ale mam na myśli, no, prawdziwi włodarze, którzy mają tutaj coś do powiedzenia, a czas już to są dwa inne światy.
A jak chodziło o twoją parę, to ma kolejnik. On był dla ciebie okej? Okej, ale taki nie do końca mu ufam, nie? No Tomek się ciebie bał, chyba obawiał się akurat, że nie da rady na przykład cię obalić. No ogólnie każdy z ludzi, którzy są w tym turnieju, modlili się, być może oprócz tego harnasia, żeby być ze mną w parze, bo każdy wie, że to jest awans do finału. Czyli byłeś tak jakby, drzwi mieli otwarte w sumie już na finał. Tak, no dodatkowe pieniążki za wejście do finału i każdy chciał to zdobyć, dlatego każdy chciał mnie wylosować. Lasik to się podobno całą noc modlił, ale mu nie wyszło. No nie, wszyscy mają takie szczęście czasami, a ile ty byś dostał wtedy za taką walkę? Tu jak wygrywacie jedną walkę, później macie drugą, to to jakoś dzieli, czy to jest łącznie, dostajecie jakąś kwotę? Nie, jest kwota X za pierwszą walkę, kwota X za wejście do finału i kwota X za wygranie turnieju. No to jest taka sama kwota, czy ona się jakoś zmienia? Zmieniają się, no tyle pieniążków, że jeszcze bym zrobił z dwie walki w tym roku i kupiłbym sobie fajne mieszkanie w Warszawie. A teraz co? Teraz po mieszkaniu? Nie, jak nie ta federacja, to inna. A miałeś już propozycję? Miałem. Od kogo? A tego akurat nie chcę zdradzać. Ale czemu? Ale walka z mocnym rywalem w Borsie. Nie, póki nic nie jest, wiesz, podpisane, potwierdzone, to nie chcę zapeszać. No dobra, ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję ci serdecznie. Wszystkiego dobrego.